jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówię o sobie najlepszy agent wśród rowerzystów i najlepszy rowerzysta wśród agentów. Dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Ciszek, którego bardzo, bardzo serdecznie witam. Cześć Zbyszku. Cześć, witam serdecznie. Zacząłbym od tego, co za Tobą, to medale? Medale pamiątkowe z różnych, że tak powiem, wypraw rowerowych, Nordic Walking, a mam nawet taką muszlę z kamino, taką pamiątkowe z kamino, także taka pamiątka. Nie wiem, od czego zacząć, od charytatywnych akcji, czy może od Twoich zawodowych specjalności, czyli od finansów? Ja też nie wiem. Ale to jest taka harmonia, to jest taki, no jedno z drugim się jakby to łączy. Ja staram się łączyć pracę, prawda, która jest moją pasją, z pasjami takimi prywatnymi. Ten czas jest taki, jakby zazębia się na siebie, bo czasami nie da rady po prostu tego rozgraniczyć. No to o tych finansach trochę porozmawiajmy. Co stworzyłeś z niczego? Zacznijmy od tego. No stworzyłem swoją firmę już, którąś z kolei, bo jak to w życiu, miałem tam firmy handlowe, reklamowe, to splajtowało, okradli mnie, ale to jest nieważne. No i w 96 roku spotkałem się z ideą ubezpieczeń na życie, co mi się wydawało takie bardzo abstrakcyjne wtedy w Polsce, bo no, było takie małe ubezpieczenie grupowe PZU. Ja mówię, Boże, ale facet wiedział, proszę pana, to będzie przyszłość. Na Zachodzie jest przyszłość, i w Polsce będzie to przyszłość. I mnie tym kupił. Pochłonęło mnie to i tak już to trwa 24 lata. Czyli co robisz? Jak pomagasz klientom? No pomagam im przede wszystkim budować finansową przyszłość, tak? Czyli zajmuję się ubezpieczeniami, planowaniem różnych okoliczności na wypadek śmierci, utraty zdrowia, utraty pracy. No i tak również no, finanse, czyli również emerytura, tak? Bo no, ta państwowa emerytura będzie jaka będzie, no nie będzie za dużo. No tak, ja teraz z moimi rodzicami rozmawiałem, no to dostali informację, jaką będą mieli emeryturę, to rzeczywiście przetrwać za to bardzo trudno, ale kiedy zaczynamy odkładać pieniądze, rozumiem, co miesiąc, to jesteśmy w stanie zbudować sobie potężny kapitał na przyszłość. Tak jest, ja patrzę też po moich rodzicach, którym się nieźle powodziło, ale nie było takiego systemu prywatnego oszczędzania. No oni tą pierwszą emeryturę dostali, nie była najgorsza, ale teraz po tam 7-10 latach, gdzie ta rewaloryzacja jest, no nie wiem, bardzo znikoma, no nie jest to zadowalające. A jednocześnie no nie było wcześniej takiego systemu, który by prowadził, że można byłoby gdzieś te oszczędności gromadzić. Cóż, teraz możemy. Gdy budujemy biznes oparty na marzeniach i pasjach, coś z niczego, to jest to raczej łatwe budowanie, czy jednak pełne wyrzeczeń? Jak jest w Twoim doświadczeniu, jak Ty na to patrzysz? Mnie się wydaje, że łatwe. Jak ja wkroczyłem, no, zacząłem współpracę z Commercial Union, obecnie Aviva, był taki prezes, jest taki prezes, który nazywa się Marian Miziołek, który zaszczepił taką ideę uczciwość do przesady. Uczciwość do przesady. No i ta maksyma przez tyle lata mnie prowadzi. I miałem takie marzenia. On zawsze opowiadał o tym biznesie w sposób taki fantastyczny. Chciałem właśnie pojechać nad Niagarę, albo do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych. Chciałem wykąpać się w jego jeziorze Kurong, który tam jest, ma taki dom letniskowy w Kanadzie. No i zdobyć kryteria MDRT, Million Dollar Round Table, czyli stowarzyszenia najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. No i to się wszystko spełniło. 10 lat na to czekałem. Te marzenia się ziściły. Było rewelacja. To był najpiękniejszy rok chyba w mojej karierze. No właśnie, ja też mam wrażenie, że jeśli oddajemy czemuś serce i rzeczywiście mocno inwestujemy to w swój czas, mamy dyscyplinę w działaniu, to rzeczywiście możemy stworzyć bardzo, bardzo fajne rzeczy i jest to bardzo przyjemne. A zaobserwowałem też, nie wiem, czy masz podobne doświadczenia, że często jest tak, że jak zaczynamy coś tworzyć i oddajemy się temu całym sercem, to nagle pieniądze same się pojawiają. To jest fakt. My przyciągamy je, to jest fakt. Bo to nie jest kwestia myśleć o pieniądzach samych w sobie, tylko cel, prawda, który to jakby do zrealizowania tego, a pieniądze przyjdą same. To jest fakt, zgadzam się.
Robert, to niewątpliwie twoja pasja. Jakbyś mógł dwa słowa o niej powiedzieć? No, dwa słowa będzie trochę za mało. No, mam hopla na punkcie roweru. No, nic na to nie poradzę. Jest to no, taki sport, chyba najbardziej, który kocham, oprócz narto, oprócz Nordic Walking, no, rower. No i tak mnie to pochłonęło, że no, zwiedzam świat z tym rowerem. No, byłem w Polsce byłem na wyprawie do Gdańska dwa razy. Taka zielona siódemka jest, z Warszawy się jedzie do Gdańska. Byłem na wyprawie dwa razy do Wilna. Raz się to skończyło upadkiem, wyłamałem sobie bark. No i niestety pół roku operacja, rehabilitacja. Byłem w ogóle wyłączony z jakiegokolwiek życia sportowego, no i osobistego, zawodowego, trochę tak przy okazji. Gdzie jeszcze w Polsce? No, no Green Velo to jest też fantastyczna taka sprawa. No a za granicą... No, no właśnie, po świecie. W książce napisaliśmy coś z niczego. Zwiedza świat na rowerze. Między innymi Majorka, Toskania, Rumunia. Tak. No sporo czyli, tego. No trochę się zebrało przez te lata. Ładujemy się, że tak powiem, w samolot, wylądujemy na Majorce, mamy tam w Palma de Majorca bazę i przez tydzień czasu jeździmy. Przepiękna wyspa, przecudne krajobrazy, no i takie no, wyczyny rowerowe, bo tam górki są do 1500 metrów nad poziomem morza, nieźle, i wszystko na rowerze. No to jest po prostu bajkowe. Kozice, które tam... A jak wygląda technicznie przewiezienie tego roweru? To jest tak, że zabierasz rower do samolotu, czy na miejscu wynajmujesz rower? Akurat Majorka to były rowery wypożyczane, tam już na miejscu. No ale, ale wyprawy typu, nie wiem, Toskania, czy Rumunia, to były, że jedzie samochód techniczny, który ładuje nasze bagaże i rowery. Wyjeżdżamy na miejsce, prawda, z tym ekwipunkiem i tam już sobie jeździmy. Z reguły jest, nie jest to tak gwiaździście, tylko w jednym miejscu przemieszczamy się gdzieś do przodu, czyli samochód techniczny wiezie nam bagaże, my jedziemy na rowerach. Czasami nam pomaga, bo jest jakaś awaria roweru, czy dochodzi do tego, że no niektórzy uczestnicy po prostu technicznie sobie nie dają rady, no to po prostu mogą skorzystać z tego samochodu. No ja nie należę do tych, po to się bierze rower, żeby jechać rowerem, a nie samochodem technicznym. Zbierasz też pieniądze dla kraju. Tak, tak. No i tak zorganizowałem takie dwie akcje charytatywne w tym roku. Jeden to była Rowerem po Szczęście. To była pierwsza moja akcja, nie miałem całkowicie doświadczenia. I celem było wspomożenie fundacji Help Furaha w Kenii, która właśnie zajmuje się dziećmi upośledzonymi, zespołem Downa i co? Celem było 5555. Zebrałem 7700. No teraz jest akcja naprawdę bardzo, bardzo 10 razy większa, bo zbieramy na studnie, nazywa się to rowerem na równik, bo finał będzie na równiku, mam nadzieję, pod koniec lutego, jak granicy nam oczywiście nie zamkną. To jest tutaj ten problem. No i tu będziemy lecieć, mam już taką ekipę wstępną, będziemy jechać z własnymi no, rowerami, samolotem. No i cel jest wybudowanie studni dla fundacji, ale kwota jest bardzo wysoka, 55 555 zł. Budowanie studni daje wodę, a woda to życie. A woda to bez wody nie rusz. My nie doceniamy to, co jest woda. Ja miałem w tym roku taką przygodę, w Warszawie była awaria wodociągu i wysiadło wszystko przez 3 dni. Pół Warszawy i okolic nie miało wody. U mnie tak pełna zmywarka, nie można tego włączyć, nie ma jak. W zlewie brudno, nie ma jak zmywać, nie ma wody. Pralka pełna, nie ma jak, nie ma się umyć. Zanim nawet oligoceńskiej wody nie miałem, żeby no, na bieżąco coś zagotować. Wkurzyłem się, powiedziałem, jadę na 3 dni i ja dopiero wtedy doceniłem, co to jest ta woda. Bo odkręcamy kran, nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy się wiąże za tym, żeby ta woda po prostu przez ten kran ciekła. Jak możesz nam pomóc? Wam czy wy mnie? To może my tobie, a ty nam. Może zacznijmy od tego, jak my możemy tobie pomóc. Win-win, wygrany.
No sam fakt, że ja tu jestem, to już jest pomoc jakaś owopólna, bo ja wspieram twoje akcje, bardzo podziwiam no, ciebie jako człowieka, jako twoje akcje i tak dalej. Staram się promować. Na ile to jest skuteczne, nie wiem. Wiem, że daję szansę ludziom, że po prostu z tym się mogą zapoznać. Tak samo tu, no ja, tak jak rolą agenta ubezpieczeniowego jest sprzedać ideę ubezpieczeń. Tak? Można doprowadzić konia do wodopoju, ale nigdy się go nie zmusi do tego, żeby pił. I tak samo tutaj, przedstawiamy tą ideę, dajemy ludziom szansę, a co oni z tym zrobią, to jest jakby inna strona medalu. Zbyszku, na zakończenie pozytywna wibracja, podejście radosne do życia, wszystko odmieni? Tylko tak, inaczej nie da rady. To jest coś takiego, jak pytają 90-letniego faceta, dlaczego pan jest zawsze uśmiechnięty? On mi, no to jest bardzo proste. Rano wstaję, obudziłem się, żyję i podejmuję decyzję. Mogę być skwaszony, mówić, że mnie coś tam bolega, dolega i tak dalej, albo mogę być uśmiechnięty i zadowolony. I ja podejmuję decyzję, że będę zadowolony. I ja chyba tak coś mam. Ja też i do tego wszystkich zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Ciszek, najlepszy dziękuję. Agent wśród rowerzystów i najlepszy rowerzysta wśród agentów był moim Państwa gościem. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki.